Pał naszym Bogu, uważali, że cały czas jeszcze prawda Boża zwiastowana jest na tej ziemi, chociaż ciemność jest coraz większa, to jednak Bóg powiedział, że Jego słowo będzie prawdziwe słowo do ostatniego dnia na tej ziemi mówione. I jesteśmy tego żywym świadectwem, że Bóg dalej przemawia i dalej prowadzi. Taki pewien temat, który chcę dzisiaj też jeszcze z Wami omówić, zaznaczę też tak gwoli świadectwa pewnej rozmowy z bratem jednym, który z którym rozmawiałem też wczoraj to słowo przyszło mi w tamtym tygodniu w niedzielę i też dzisiaj z łaski Pana będę chciał o tym mówić pierwszy list Jana, czwarty rozdział od siódmego wersetu Jan mówi tutaj w taki sposób umiłowani, miłujmy się nawzajem gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Wiecie dwa wersety, a naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji jest zawarte w tym miejscu. Przede wszystkim widzimy tutaj jedną taką bardzo ważną rzecz przykazanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo wyraźne, że mamy nawzajem się miłować. No i my to wszystko bardzo dobrze wiemy, my znamy Słowo Boże, my wiemy, że Bóg mówi, że po tym naprawdę można zobaczyć, że należymy do Niego, jeżeli mamy tą prawdziwą, czystą, świętą miłość. Wiele słów jest mówionych na temat miłości, wiele słów jest zwiastowanych na temat tego, że mamy nawzajem się miłować, że mamy Boga przede wszystkim miłować. Ale wiecie, tak sobie myślałem... Jak to rzeczywiście wygląda w codziennym naszym życiu, jak to wygląda w moim życiu. Czy ja naprawdę zależy mi na tym, żeby wypełnić przykazanie mojego Pana Jezusa Chrystusa, a wręcz bym nawet powiedział, że to jest rozkaz Boży, Boży rozkaz, który kieruje do mojego życia. Tak naprawdę, wiecie, to jest podstawa naszego życia chrześcijańskiego. Kiedy tego tak naprawdę nie ma, to tak naprawdę nasze życie jest suche i bez sensu. Nie ma sensu żyć po prostu. I jeżeli człowiek nie ma miłości, człowiek w świecie również mówi, prawda, te słowa, że miłość to jest wszystko. Jeżeli człowiek nie ma miłości, to, to po co żyć bez miłości. Wiecie, ludzie w świecie w pewnym sensie coś jakby rozumieją z tego, a jak my to mamy rozumieć? Czy on ileż bardziej nie powinno to trafiać do naszego serca, że bez miłości nie ma życia w kościele? Jeżeli tak naprawdę Boża Miłość nie napełnia mojego życia, to jaki sens jest życia? Wiecie, mogę różne rzeczy robić. Faryzeusze, inni, oni robili piękne rzeczy, wiele rzeczy, mój tu, tu, tu. Starali się we wszystkim. Nie, nie robili pewnych rzeczy, ale robili to, co Bóg im kazał w jakiś tam sposób, tak jak czytali z zakonu. I co? Minęli się z miłością, która chodziła koło nich. Tak naprawdę, kiedy była potrzeba, żeby komuś pomóc, nie byli w stanie, bo nie byli tego nauczeni. To była ich własna sprawiedliwość. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Wiecie, tak naprawdę, żeby zrozumieć miłość, to trzeba zrozumieć Boga. Może dziwne słowo. Jak można zrozumieć Boga? Kto nie miłuje, nie zna Boga. Kto z nas zna Boga już? Wiecie, w Jezusie Chrystusie możemy go poznawać. I to jest piękne, że Bóg nam się w pełni objawił w Jezusie Chrystusie. A więc, jeżeli każdego dnia należymy do Jezusa Chrystusa, żyjemy Jego czystym, świętym życiem, uczymy się każdego dnia, jak go naśladować, to Duch Święty coraz bardziej nas wprowadza w poznawanie tego, kim jest Bóg. I po tym możemy zobaczyć, jak ta Boża miłość napełnia nasze serca. Wiecie, każdy z nas już myślę, że tego zakosztował, albo bynajmniej większa większość z nas zakosztowała już tego, jak Bóg napełniał serce miłością. To jest doświadczenie, które musi mi i Tobie towarzyszyć każdego dnia. I każdy, kto miłuje, tu jest ten siódmy werset jeszcze: Z Boga się narodził i zna Boga. Zobacz miejsce swojego zrodzenia. Zobacz, gdzie się narodziłeś, bracie, siostro. Kiedy weszliśmy w wody sztu, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, yy, złączyliśmy się z nim w miłości. Zobacz miejsce swojego urodzenia. Zobacz Boga, który jest miłością. Człowiek musi widzieć miejsce swojego zrodzenia. Spójrz na skałę, z której jesteś wyciosany, i na kamieniołom, z którego jesteś wydobyty. Spójrz na Chrystusa Jezusa, spójrz na tą miłość, na tą prawdziwą miłość. I na tą miłość ja muszę patrzeć każdego dnia, żeby tak naprawdę chodzić w tej czystej, świętej miłości. Myśmy się uczyli różnej miłości. To wszystko była namiastka. Nie miało nic wspólnego z tą prawdziwą, czystą, świętą miłością. A Bóg chce nas nauczyć prawdziwej, czystej, świętej miłości, która nie ma nic wspólnego z cielesnością. Ona nie jest zupełnie oparta na mnie, na moim ciele, na moich umiem, nie umiem. Ona nie jest zupełnie od tego zależna. Czy ja coś umiem, czy ja coś nie umiem? Ja tak naprawdę z ciała nie potrafię kochać. Ty też nie potrafisz kochać. I wiem, że to rozumiesz. Nie potrafisz kochać z ciała tak naprawdę Bożą, czystą, świętą miłością. Dlatego Słowo Boże mówi: zobacz, jak jesteś zrodzony. Zobacz na to miejsce zrodzenia. Nowy człowiek tak naprawdę potrafi kochać. Stary człowiek nie będzie potrafił nigdy kochać. Po miłości wzajemnej ludzie poznają, żeśmy uczniami Jezusa Chrystusa. To jest ten obraz, to jest ten wzór. To jest ten przykład to jest to, yy, to zobaczenie po tym ludzie zobaczą że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa a więc jak ważna jest ta miłość jak ważne jest żeby Bóg napełniał moje i twoje serce tą czystą świętą miłością list do rzymian 12 rozdział 10 werset miłością braterską jedni drugich miłujcie wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku bardzo lubimy być pierwszy, wszędzie. Ja to patrzę po swoich dzieciach, to już od małego jest. Pierwszy, pierwszy, wszędzie pierwszy. Pierwszy zjeść, pierwszy wbiec do góry, na, na trzecim piętrze mieszkamy. Pierwszy, pierwszy, kto drugi, to zaraz jest. Płacz, lament i tak dalej. I tak samo, wiecie, powinno być tutaj, u nas w kościele. Z nami, ze mną, z tobą. Wyprzedzajcie się wzajemnie. Nie to, żeby kto jest lepszy jeden od drugiego. Nie to, żeby komuś nogę podłożyć, bo ja chcę być pierwszy, bo ja chcę zdobyć to. Ale to, żeby okazywać sobie szacunek, okazywać sobie miłość. Czy to potrafimy? Wiecie, znowuż człowiek z ciała tego nie będzie potrafił. Zawsze on będzie chciał być na piedestale, ale w złym sposób, w złym świetle będzie chciał stać. Ale kiedy człowiek jest uniżony, to chociaż wydaje się, że jest z tyłu, że jest sługą wszystkich, to jednak jest pierwszy, jest najważniejszy. Wyprzedzasz innych w okazywaniu szacunku. Wiecie, Dobrze jest służyć sobie nawzajem. To jest piękne świadectwo, które nam sam Jezus Chrystus dał, kiedy umył nogi uczniom, kiedy skłonił się przed swoimi uczniami i pokazał tak naprawdę, jak ma wyglądać moje życie na tej Ziemi, jak ma wyglądać życie moje i Twoje, każdego z nas. Kiedy człowiek się uniżył w taki sposób, kiedy nasz Chrystus się uniżył w taki sposób, kiedy skłonił się, aby usłużyć swoim uczniom. Czy my też tak chcemy w taki sposób służyć sobie nawzajem? Tu trzeba wyłączyć wszystkie zmysły z ciała. One nam na pewno tutaj nie pomogą. Zawsze człowiek powie, no ja, no jak ja, no niech ten. Wiecie, ja nie wiem jak tam wyglądało na tej wieczerzy, ale przypuszczam, że jeden po drugim mógł patrzeć, no gdzie, no kto teraz, no ktoś musi to zrobić. A Jezus stał i to zrobił. On się nie czuł zbyt mały, żeby to zrobić. Był wielkim Panem, a zrobił taką rzecz. Jak jest dzisiaj we mnie, jak jest w Tobie? Czy ochotny jestem, żeby służyć drugiemu? Czy chcę służyć drugiemu? Tak jak umiem, tak jak już mnie Bóg nauczył tego. Bóg nie wymaga nigdy więcej ponad to, jak mnie nauczył tego. Komu więcej dano, tego się już więcej wymaga, to prawda. A więc jak sobie służymy nawzajem? Czy to widać w naszym życiu, w moim życiu, czy to widać? Wiecie, te pytania trafiały do mojego serca, kiedy spędzałem czas z tym słowem: Boże, czy to widać w moim życiu. A jeżeli nie, to przebacz mi. Ja chcę, żeby to było widać w moim życiu, żeby słowo służba, słowo miłość prawdziwie cechowały moje życie. Bo bez tego naprawdę nie ma chrześcijaństwa. To wszystko jest puste, jest nędzne, jest beznadziejne. Ale kiedy to cechuje moje życie to wtedy inni mają też z tego pożytek. Druga sprawa, to tak powiem jak przy okazji na marginesie, też jest bardzo ważna, wiecie, bo ja to zauważyłem ostatnio w doświadczeniu różnych takich sytuacji, jak trudno jest usłużyć bratu czy siostrze. Człowiek mówi, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać czy brać? No dawać. Ale wiecie, druga strona jest również bardzo ważna. I kiedy ty chcesz usłużyć, to już mówi, nie, ja nie potrzebuję, ja nie chcę. Jak ważne jest, żeby umieć przyjąć również to. Wiecie, Bóg mnie tego uczy, to jest bardzo trudne doświadczenie. Ja bym zawsze wolał wychodzić w drugą stronę, na tyle oczywiście, na ile umiem już. Ale również, kiedy chcesz usłużyć komuś, to pozwól sobie usłużyć. Da, otwórz serce i pozwól, żeby ten ktoś tobie mógł służyć. Jeżeli masz to serce dla brata, dla siostry, chcesz mu pomóc w jakiejś sprawie, rozmowom, czy fizycznie, czy jakkolwiek chcesz usłużyć, to otwórz swoje serce, daj mu szansę tobie usłużyć. Kościele jest naprawdę ciężko czasami usłużyć, żeby ten drugi powiedział, dobrze, przyjmuję to od ciebie, bo jest to dar miłości. Jest to trudne doświadczenie, ale musimy się nauczyć również i tej sprawy. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Oczywiście wszystko w Bożej Mądrości, żeby też nie przelecieć w tej sprawie. Ale nie będziemy tego rozbijać. Myślę, że każdy z nas wie dokładnie o co tutaj chodzi, a więc wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Proszę, bracie, proszę siostry. Czy czuję się taki ważny, że nie zrobię pewnej rzeczy? Wczoraj było mówiono o prostych sprawach. Czy również ja jestem do tego skłonny, że ja to również mogę zrobić? Czy jednak pewne rzeczy nie wypadają mi robić? już? Wystarczy spojrzeć na Jezusa, jak wspomniałem. To, to już wszystko naprawdę rozbija całe nasze myślenie. Dumne myślenie o sobie, kiedy diabeł by próbował nas tutaj w to wciągnąć. Pierwszy Koryntian, 13 rozdział. Kolejna myśl tutaj z tego tematu. Wczoraj było wspominane też o tym. Ja chciałbym jednak to przeczytać, bo często o tym wspominamy, ale tutaj jest tak napisane: Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Czy to nie jest sprzeczne? Pełnię wiary, a nie miałbym miłości. No jak? To przecież to jest spójnia, to się łączy. I wiarę mogę mieć, kiedy mam miłość, a okazuje się, że nie. Choćbyś miał pełnię wiary, a nie miał miłości, nic ci to nie pomoże, mówi do mnie i do Ciebie Słowo Boże, nic mi to nie pomoże. Wiecie, Pan Jezus powiedział to bardzo wyraźnie i to jest właśnie odpowiedź, w objawieniu o tym czytamy. Wróć do pierwszej miłości, to, co osiągnąłeś dzięki miłości zrastałeś w wierze, straciłeś poprzez różne doświadczenia, wróć do pierwszej miłości. Pozostało Ci pewne rzeczy, pozostała Ci służba, pozostały Ci jeszcze tam pewne wartości chrześcijańskie, ale straciłeś miłość. Wróć do pierwszej miłości, a jeżeli nie, to przyjdę i ruszę twój świecznik. Wiecie, to bardzo mnie napomina, kiedy to czytam, mój Boże. Nie pozwól mi stracić tej pierwszej miłości. Nie pozwól mi odejść od tego, co włożyłeś w moje serce, kiedy się nawróciłem. Diabeł bardzo walczy z miłością. Bo on wie, że miłość przejdzie dalej. On wie, że Bóg jest miłością. On wie, że prawdziwa miłość objawiona została w Jezusie Chrystusie, jak wczoraj słyszeliśmy. To jest ten obraz Bożej Miłości, doskonałej, czystej miłości. I diabeł walczy z tą miłością, aby tej miłości nie było w kościele. Aby nie było widać w nas miłości. Abyśmy się jakoś tolerowali, znosili w jakiś sposób, może grupki jakieś mieli, że czystymi, czystymi, w jakiś sposób, ale żeby nie było jedności w kościele, żeby nie było tej jednej wielkiej miłości, żeby ta miłość nie eksplodowała w kościele, żebyśmy wszyscy nie byli tak napełnieni tą miłością, żeby to naprawdę było aż czuć i widać. Fizycznie dotknąć będzie można jej. Czy chcemy takiej miłości? Musimy być martwi, żeby tak było. Należyć do Jezusa Chrystusa całym swoim sercem, i niech Bóg nam pomoże, kochani, każdemu z nas. A więc byłbym niczym, gdybym miał choćby to wszystko, i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże, choćbym to wszystko robił, nic mi to nie da. Jeżeli straciłem miłość, straciłem wszystko. Nie mam już na czym budować. Wszystko co robię, nie da rady, nie przejdzie próby ognia, a stanie zniszczone. Miłość jest cierpliwa. Proste, prawda? A jakże trudne doświadczenie w codzienności. Cierpliwy jesteś. Kiedy napełnia Ciebie miłość Jezusa Chrystusa. Nie to, że znosisz nie wiadomo, ile czasu jakiegoś brata czy siostry i mówi, da no, ja jestem cierpliwy, spokojnie, możesz jeszcze, jeszcze więcej zrobić rzecz. Nie. To w duchu jest mądrości również czynione. Jesteś zdecydowany, ale cierpliwy. Patrzysz na Chrystusa, Jezusa. Dobrotliwa jest również miłość. Miłość nie zazdrości. Spotkaliśmy się z zazdrością. Myślę, że każdy z nas w jakiś sposób spotkał się z zazdrością. Ten ma więcej, ten ma lepiej. Ja nie mówię o światowych rzeczach. A ten brat tak pięknie się modli, a ta siostra również. A ten tak głosi? A ten to, ten tamto? A ja? A czyja to wina? Chcesz tak samo? Walcz w modlitwie z Bogiem o to. Proś Boga o to. Walcz, żeby i również to było twoim udziałem. Czemu zazdrościsz? Czy to twoja wina, że tego nie masz? Moja wina, jeżeli tego nie ma. Walcz o to. Możesz być tak samo, możesz jeszcze więcej mieć. Bóg nie ma swoich ulubieńców w kościele. To nie jest jak Izaak, to nie jest jak Jakub, który jeden i drugi miał swoich ulubieńców. Jeden, bo mu smakowało coś, a drugi, bo kochał swoją żonę bardziej i wtedy miał potomstwa tego bardziej miłową, tego Józefa. To nie jest taki Bóg. Bóg nie, ma, Bóg nie działa w taki sposób. Nie ma takiego patrzenia. Bóg wszystkich kocha tak samo. Każdego z nas, jak na nas patrzy. Wszystkich równo obdarował w Jezusie w Chrystusie całym duchowym błogosławieństwem niebios. Wszystkim dał równo. I wszyscy równo mogą z tego czerpać. A więc jeżeli ja tego nie mam, to jest tylko i wyłącznie moja wina, nie wina Boga, który bardziej kocha tego czy tamtą. To jest moja wina, że tego nie mam. Dlatego miłość nie zazdrości. Miłość nie jest hełpliwa, nie nadyma się. Nie ma tego w miłości, prawdziwej, czystej, świętej Bożej miłości. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. O, to jest też trudne doświadczenie. Miłość nie szuka swego. Nie szuka, żeby mu, jej było dobrze, żeby temu człowiekowi było dobrze. Nie szukam tego, żeby mi było dobrze w kościele, ale szukam dobra mojego brata, mojej siostry. Taka jest prawdziwa Boża miłość. Nie unosi się, nie myśli nic złego. No to już, o tym już nie musimy mówić. No przecież myśli, no to komu to krzywdę zrobi? A no zrobi. Bo w końcu się pokaże na zewnątrz, co tak naprawdę myślę. O moim bracie, o mojej siostrze, jaką niechęć mam. Miłość nie myśli nic złego. Także bardzo ważne jest również myślenie w miłości. Tak przy okazji. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystko zakrywa. Ciekawe, co? Nie wychodzi zaraz, jak było wczoraj mówione i nie mówi, a słyszałeś, a słyszałaś, a bo ten, a ten, a tamta, a ten i to i tam. Wiecie, my wszyscy z tym toczymy bitwę. Ja nie mówię, że jestem w tym doskonały już. Wszyscy stoczymy z tym bitwę. I naprawdę jest to bardzo ważne, żeby nie poddać diabłu miejsca. Chodzą od domu do domu, uczą się próżniactwa. Kobiety, tylko kobiety. Czy to prawda? Nie. To nie jest prawda. To nie chodzi tylko o kobiety. Każdy jest na to narażony. Również bracia również muszą na to uważać. Ja, każdy z nas, żeby nie wynosić złych rzeczy. A słyszałeś, a słyszałaś, a ten, a tamta zrobiła to, tamto, albo widziałeś to, widziałaś. Kończy się z jas i zaczyna się opowiadanie. Ale czemu nie opowiadamy o tym, co dobre, miłe i pożyteczne, co dobrego widzieliśmy w bracie, w siostrze? Jak modlił się, jak zwyciężał, jak płakał przed Panem. Czemu o tym się nie mówi? No bo mamy wroga, który nie lubi takich rzeczy. Ten wróg właśnie lubi, kiedy gadamy o takich rzeczach. I to wtedy niszczy wszystko. To, co Bóg zasiewał, zaraz diabeł próbuje wykradać, również przez takie rzeczy. A więc miłość wszystko zakrywa. W miłości mamy to wszystko czynić. Wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. I tak dalej. Jeśli są prorosła, to wszystko przeminie. Miłość nigdy nie ustaje. A więc do końca musi ta miłość być w moim i Twoim ży życiu. W tym samym liście, tutaj, już nie otwierajcie, 16, 14, jest napisane: Wszystko niech się dzieje u Was, miłość. Każda sprawa Waszego życia niech będzie na bazie miłości czyniona. Wszystko niech się dzieje u Was, miłość. Niech po prostu będzie widać, kiedy przychodzą inni, nowi, następni, wchodzą w kościół, to myśmy się z tym spotkali już. To pierwsze, na co zwrócę uwagę, to na miłość, którą Bóg wlewa w nasze serce. Tego nie idzie podrobić naprawdę tego nie idzie podrobić. Ludzie w świecie mogą się jakoś sprężyć na dzień, na dwa, jakoś na godzinę, jakoś starać się to pokazać. Ale być w takiej miłości cały czas tego nie idzie podrobić. I wiecie, najbardziej to chwyta za serce. Miłość, którą Bóg wlewa w nasze serce. I inni mówią właśnie, to mnie najbardziej poruszyło. Poruszyła mnie wasza miłość, wasze odnoszenie się do siebie nawzajem, wasz szacunek jeden do drugiego. I diabeł właśnie z tym walczy. Bo On wie, że to ludzi porusza. I to ludzi przyciąga do Kościoła. I Jemu się nie podoba taka miłość. On jest napełniony nienawiści. Nie ma nic wspólnego z Bożą czystą miłością. Galacjan, piąty rozdział. 13 i dalej. Bo wy. Do wolności powołani zostaliście bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Jesteś wolny. Nikt cię nie zniewala do tego, żeby czynić Bożą Miłość, żeby żyć w Bożej Miłości. Jesteś wolny. Ale wiecie, wolność na tym polega, że ty chcesz miłować to jest prawdziwa wolność. Na tym prawdziwa wolność polega. Nie to, że ty się buntujesz, że jesteś zły, że jesteś nastawiony czy nastawiona. Wolność na tym polega, że ty chcesz miłować, że nareszcie możesz miłować, że nareszcie nie musisz obgadywać, żyć w nienawiści, złości, innych rzeczach. Nareszcie możesz miłować. Myśmy wtedy byli zniewoleni, kiedy żyliśmy w tym świecie, bo nie mogliśmy miłować. To jest prawdziwa wolność, kiedy nareszcie możesz miłować. Możesz okazać swoją miłość, bratu, siostrze. Teraz nareszcie możesz to robić. Jesteś wolny do tego, żeby czynić miłość. Już cię diabeł nie zniewala. To jest wolność. I żyć w tej miłości każdego dnia, i uczyć się tej miłości każdego dnia. Jesteś wolny. Widać to po miłości, którą masz w swoim sercu, którą okazujesz na zewnątrz. I chwała Bogu, że tej miłości On nas chce nauczyć. I tej miłości właśnie nas uczy każdego dnia. Pracując nad nami poprzez słowo, modlitwę, doświadczenie, kiedy jesteśmy razem w relacjach, uczy nas właśnie tej miłości. Chwała Bogu. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowem, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Chwała Bogu. To jest wielkie dla mnie i dla ciebie przeżycie i doświadczenie i wielkie zadanie, które Bóg włożył na mnie i na ciebie. Żyj w miłości każdego dnia i ucz się Jezusa Chrystusa. Filipian jeszcze drugi rozdział od pierwszego wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Apostoł Paweł mówi: Dopełnijcie radości mojej. Jeśli widzicie, jaka w Chrystusie jest zachęta do tego, jeżeli widzicie obraz Bożej miłości, jeżeli patrzycie na Jezusa Chrystusa codziennie, jeżeli zachęceni jesteście Jego życiem, to apostoł Paweł mówi: Dopełnijcie mojej radości i bądźcie jednej myśli każdego dnia. Myśli Chrystusowej oczywiście. Bądźcie tej myśli każdego dnia, napełnieni tą miłością, ożywieni jednomyślnością. I nie czyncie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Niech nie zależy nikomu z nas na tym, żeby być samemu, jako ja widoczny. Apostoł Jan mówił, Jan Chrzciciel mówił, ja muszę maleć. On, Jezus, musi rosnąć. Jemu nie zależało, żeby siebie pokazać. Ja nie jestem godzien, Jan mówi, zawiązać nawet, że mykał sandałów Jego. Nie jestem godzien nawet wykonać tak prostej czynności służącego. Nie jestem godzien nawet tego zrobić dla tego Jezusa. Jakaż chwała nam się należy! Jemu się należy wszelka chwała, naszemu Jezusowi Chrystusowi. Niech Bóg będzie uwielbiony za Jezusa Chrystusa, a więc nic nie czyńmy przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajmy jedni drugich za wyższych od siebie. Wiem, że to każdy z nas, przede wszystkim ja. W codzienności będzie musiał tych słów również doświadczyć. I niech Bóg pomoże, żeby to była prawda, to była rzeczywistość, w której chodzimy, w której się poruszamy, która jest naszym udziałem w każdym czasie. Jeszcze na zakończenie z pierwszego jana trzeci rozdział. Ale jest to piękne I, i, i chwała Bogu, jeżeli będzie nas doświadczał w tym kierunku. Bo to jest bardzo dobre doświadczenie. I my chciejmy tego tak być doświadczani przez naszego Pana, żeby jeszcze więcej było tej miłości widać. Yy, 13 i dalej, trzeci rozdział pierwszego listu Jana. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. To jest to przejście, pomost, miłość do Bożego Ludu. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci. Miłość nas wyprowadziła ze śmierci. Jezus, prawda? Miłość nas wyprowadziła ze śmierci i poprowadziła w stronę życia w kościele w czystej świętej Bożej miłości, codziennym doświadczeniu. My wiemy, że miłujemy, dlatego świat nas nienawidzi. Nie dziwcie się. Jan mówi: "Nie dziwcie się, jeżeli was świat nienawidzi. On nienawidzi miłości". Bo jego sługą jest na ten czas diabeł. Nie dziwcie się, jeżeli takich rzeczy doznajecie. Kto nie miłuje, pozostaje jeszcze w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swojego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać. Zmienię to dla siebie samych, za siebie samych, za braci, za siebie samych, za każdego z nas. Powinniśmy oddawać życie. Mogę jedno powiedzieć jeszcze na zakończenie, Boże. Pomóż mi tak żyć. Pomóż mi w taki sposób żyć każdego dnia, aby oddawać tak życie za mojego brata, za moją siostrę, aby nie zależało mi tyle już na sobie, ale zależało mi na drugim, którego widzę, który, którego Ty ukochałeś swoją świętą, czystą miłością. Niech Bóg pomoże. Amen.